Ogromne zaskoczenie, piłkarze Legii Warszawa nic nie wiedzieli o transferze. Piłkarze Legii byli bardzo zaskoczeni transfer Ernesta Muciego do Besiktasu. Dowiedzieliśmy się z internetu, przyznał po meczu Rafał Augustyniak w wywiadzie dla Kanał Plus. Albańczyk został sprzedany za 10 milionów euro, co jest klubowym rekordem transferowym. Transfer Ernesta Muciego do Besiktasu Stambuł odbył się bardzo szybko. Zaskoczeni byli nim trener i sami piłkarze. O transferze dowiedzieliśmy się z internetu, przyznał po meczu Rafał Augustyniak. Jeszcze przed dzień transferu Albańczyk nic nie wspominał kolegom, że ma odejść z klubu. Jeszcze o godzinie 23 był w fizjorumie, dodał Augustyniak. W piątek wszystko potoczyło się bardzo szybko. Legia rana zaakceptowała ofertę Besiktasu. Ten poleciał do Stambułu. O godzinie 14.15 był już w największym tureckim mieście. 3 godziny później Besiktas oficjalnie ogłosił transfer i ujawnił, że zapłacił Legii 10 milionów euro. Ponadto warszawskiemu klubowi będzie przysługiwać 10% od kwoty następnego transferu. To najdrożej sprzedany piłkarz w historii przez Legię.